drodzy panowie, a przede wszystkim drogie ukochane panie, to jest do was ten filmik. Na końcu możliwe, że będzie puenta, którą uda się wam zapamiętać. A więc, nie tak dawno temu, czyli wtedy, kiedy jeszcze byłem młody, jedną z wartości kobiety była uroda. Uroda była to cecha, która kobiecie dodawała wartości. Kobiety miały wtedy bardzo różne wartości. Kobiety były cenione za różne rzeczy, a między innymi, jak któraś jeszcze miała trochę urody, to też to nie było całkiem dobrze widziane. Świat się zmienił, świat zwariował, a w szczególności zmieniło się podejście kobiet do kobiet. Kobiety postawiły sprawę na głowie. Kobiety stwierdziły, że najważniejsza jest uroda, reszta się nie liczy. Reszta się nie liczy i ewentualnie są niektóre wartości, które dodają kobiecie urody. Kobiecie na przykład urody dodaje taka wartość, jak chociażby umiejętność gra na wiolonczeli. Jak kobieta trzyma w ręku wiolonczelę, to jej to dodaje urody. Jeżeli kobieta umie jeździć konno, to sztylpy, kasztet, kaszkiet i ten konik dodaje kobiecie urody też. I wtedy kobieta zyskuje na urodzie. Jeżeli kobieta potrafi robić na drutach, to samo to, że coś potrafi więcej, to jej też dodaje urody. I chcę wam, drogie panie, powiedzieć, że inwestowanie w urodę spowoduje niedługo, że te, które będą uważały, że to jest jedyna wartość, że uroda jest jedyną wartością i że inne wartości dodają urody, może się przejechać na tej modzie na urodę, ponieważ, drogie panie, informuję was, że my mężczyźni kochamy kobiety i nam nie odbiera umiejętności kochania was to, że jesteście piękne. Jak jesteście piękne, to nam to naprawdę nie przeszkadza. Ale to nie znaczy, że my was kochamy tylko i wyłącznie za urodę. My was kochamy za to, że jesteście kobietami. Jeśli jeszcze się zdarzy, że jesteście mądrymi kochami, kobietami, to my szalejemy za wami.